Скажу, воно досить розбарз потребуючи речі для у нас перед децентралізацією по реформи служили ще багато дуже нових кмін. На терені знайдує ще два шпиталі: шпиталь міський, шпиталь повітовий, який обслуговує 70 тисяч осіб, і 5 шпиталів повітовий. Все необхідне. Niesamowicie cieszymy się, że przyszedł ten moment, ten dzień, kiedy możemy się podzielić i wesprzeć tych najbardziej potrzebujących ludzi za wschodnią granicą. Cieszymy się, że pani konsul honorowa w Opolu Ukrainy wznawia tę akcję. Dzielimy się sprzętem, który dzięki rotacji jest wycofywany z naszych placówek, ze stacji opieki, z centrum rehabilitacji. Sprzęt, który w ustach pana starosty z Kamieńca Podolskiego jest bezcenny. Jedna ważna rzecz, że to jest tak naprawdę sprzęt, którego się komuś nie zabiera de facto tutaj, żeby przekazać go komuś innemu. Nikogo nie krzywdzimy. Ani jednego pacjenta nie musieliśmy zrzucić z łóżka, aby to łóżko wysłać na Ukrainę. To jest sprzęt, który dzięki różnym projektom jesteśmy w stanie ciągle wymieniać, doposażać. I to jest to bogactwo, że udoskonalając nasze placówki, jesteśmy jeszcze w stanie dzielić się tym dobrem także za granicą. W tamtejszym systemie opieki pielęgnacyjnej właściwie sprzętowo nie istnieje tam nic. I te wszystkie łóżka pielęgnacyjne, wózki inwalidzkie, balkoniki, pomoce rehabilitacji, koncentratory tlenu, one niesamowicie brzmią i też spełnią swoją funkcję tam na miejscu. Cieszymy się, że te 5 ton towaru, olbrzymia ciężarówka, którą za chwilę będziemy mieli w pełni załadowaną, wyruszy właśnie tam. Tam w Kamieńcu Podolskim poznałam pana Stanisława Nagórniaka, który jest prezesem Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Kamieńcu Podolskim. Jest przewodnikiem po Podolu. Jest organistą w tamtejszej katedrze, jest założycielem chóru Sursum Corda i współpracuje z Towarzystwem Polonia Kresy w Opolu. I tenże pan zapytał mnie, czy mogłabym zorganizować 2, 3, może 4 wózki inwalidzkie dla tamtejszych ludzi chorych w podeszłym wieku, ponieważ taka jest potrzeba, a towarzystwo nie dysponuje ani środkami finansowymi, ani takim sprzętem. Po przemyśleniu i moim szybkim kontakcie z opolskim Caritasem, odpowiedź opolskiego Caritasu była natychmiastowa w postaci tej, którą państwo tutaj widzicie. Nie 4 wózki inwalidzkie, a 44. Łóżka ortopedyczne w ilości 30 sztuk, balkoniki, urządzenia do produkcji tlenu i szereg innych sprzętów rehabilitacyjnych, które zostaną przewiezione właśnie tam do Kamieńca Podolskiego. Więc uważam, że inicjatywa nam się udała i ludzie chorzy, potrzebujący tam na miejscu na pewno z niej skorzystają. Czy ten sprzęt jakby od razu bezpośrednio po przyjeździe na Ukrainę będzie od razu zagospodarowany? Wszystko tutaj są niebezpieczne, się zebrano, ono dużo potrzebuje. Bardzo potrzebne jest łóżka i dużo wielka bardzo wdzięczność jest za koncentratory tlenu, bo teraz po stanie COVID-zie bardzo dużo szpitalów tego potrzebuje. Koncentrator nas nie chwatało. Przy tej okazji jakby ten sprzęt zostanie doposażony w części zamienne? Tak jest. To była taka sugestia pani konsul, aby też pamiętać o wszelkich częściach zamiennych, o serwisie. Podłokietniki, podnóżki, kółka, osprzęt do koncentratorów. To jest cała lista tego, ale jesteśmy, działając ponad 30 lat, wiemy jak ważny jest w opiece pielęgnacyjnej serwis urządzeń. I na tyle, na ile mogliśmy, te części zamienne i osprzęt do tego sprzętu od razu dzisiaj ładujemy i jedzie razem z tym sprzętem. Tak musi wszystko pójść, jeżeli chodzi o łóżka, koncentratory, osoby starsze, jak i w domu, to nie będzie. To wszystko pójdzie do szpitalu, również pójdzie dla osób starszych, dla dzieci, dla inwalidów, jako osób podeszłych do młodego wieku. Leczymy dziecięce choroby. Chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować sponsorom, którzy przyczynili się do całego procesu transportowo-logistycznego, ponieważ cała ta akcja humanitarna nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie ten transport, który musimy wykonać aż do Kamieńca. Bardzo dziękujemy pani Rani Caritasu, że to wszystko nam pomogli. Również dziękujemy serdecznie ludziom, jakie mieszkają w Opolu. Zdrowia, miru.